Pomysł na okładkę do albumu Mindfulness pojawił się w mojej głowie praktycznie od razu. Zawsze widziałam tą płytę w kolorze niebieskim. Postanowiłam sama stworzyć szkic takiej okładki. Wzięłam niebieską, samoprzylubną karteczkę. Tam naszkicowałam swoje zdjęcie, tak jak bym chciała, żeby ono było zrobione, ponieważ było to jeszcze przed sesją fotograficzną. Napisałam tytuł płyty. I w zasadzie po całym procesie, czyli po zrobieniu sesji fotograficznej, po dodaniu grafiki, okazało się, że pierwotna wersja mojego szkicu jest tożsama z tą końcową. Pomijając mój rysunek, bo tego nie chcielibyście widzieć. Jeśli mówić o sesji fotograficznej, współpracował ze mną świetny fotograf Krzysztof Wyżyński. Let's a game and it's time to play. You'll never know where you will find your starting hook. There's nothing to regret. The best is a written book. Life is a power chord. You can choose the most. It's nothing stand still. Move forward. Move forward. Zrobiliśmy tą sesję bardzo szybko. W zasadzie byłam już świadoma tego, jak ona ma wyglądać, wiedziałam, jakie zdjęcie chcę uzyskać i jaki efekt, więc nastawiliśmy się głównie na portret. Potem oddałam to wszystko w ręce mojej przyjaciółki, co jest też ciekawe, Justyny Chrzanowskiej. Z Justyną w zasadzie bawiłyśmy się w piaskownicy, chodziłyśmy do jej szkoły, a teraz po raz pierwszy miałyśmy okazję współpracować w takim naszym profesjonalnym projekcie i bardzo, bardzo z tego powodu się cieszymy. Ona zajęła się całą poligrafią i wkrótce po tym już efekty były gotowe.